Cześć, jestem Edyta. Na co dzień z mojej wiedzy korzysta prawie 25 tysięcy stylistek paznokci na portalu szkoleniowym kulo.pl. W tym materiale wideo opowiem Ci o podcinaniu, układaniu, zaciskaniu i dobieraniu szablonów tak, żeby było dobrze. Więc jeśli pałasz do nich najszczerszą nienawiścią, to po obejrzeniu tego odcinka może się to zmienić. Sprawdźmy! Jak poradzić sobie z tym podkładaniem szablonów? Możesz zrobić na przykład trzy ważne rzeczy, o których musisz pamiętać podkładając szablon. Mówisz i masz. Ogólnie szablony to dość złożony temat. W lekcjach teoretycznych potrafię go omawiać i rozrysowywać nawet godzinę. Mimo to postaram się tutaj wyznaczyć takie trzy najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę, aby ułatwić sobie pracę podczas podkładania szablonów. Są to podcięcia, kąt podłożenia szablonu i jego zaciśnięcie, dobre produkty i akcesoria. Podcięcia. Pamiętaj o tym, że szablon został stworzony po to, aby móc go dopasować do każdego paznokcia. Rzadko kiedy trafi nam się paznokieć, do którego w ogóle nie trzeba będzie nic docinać. Warto więc wiedzieć, jakimi zasadami się kierować przy robieniu tych nacięć. Przede wszystkim docinamy szablon w miejscu, gdzie wcześniej było jajeczko szablonu, aby pasował do kształtu wolnego brzegu. Pozwoli to uniknąć m.in. takiego żelowego schodka pod paznokciem, który później przeszkadza i trzeba go wyfrezować. No i oczywiście unikniemy też bólu sprawianego przez wrzynający się w hyponychium szablon. To, jak głęboko dociąć szablon, będzie zależało od kształtu paznokcia, jaki masz w planach zbudować. Kolejne nacięcia to te po bokach, czyli w miejscu, gdzie zaczyna się wolny brzeg paznokcia. O, dokładnie tutaj. Bok powinno być nacięcie zawsze w punkcie wzrostu. Nie poza nim, w jedną stronę, a nie też wyżej. Powinien być dokładnie w tym miejscu, gdzie się zaczyna uśmiech. Dzięki tym nacięciom będziesz w stanie mocniej zacisnąć szablon, a co za tym idzie, zbudowany przez Ciebie paznokieć będzie bardziej smukły. A sam szablon lepiej siądzie pod paznokciem. Boczne nacięcia stosujemy tylko przy szablonach twardszych, czyli bardziej sztywnych. Podczas pracy szablonami bardzo miękkimi pracujemy nieco inaczej, ponieważ szablon nacinamy jedynie przy strefie jajeczka, rezygnując już z tych nacięć bocznych. Kochane moje, widzicie, że tutaj po prostu nie potrzebujemy ani żadnego podcięcia. Szablon po prostu wszedł idealnie pod paznokieć i podklejamy uszka. Uszka muszą być podklejone jednakowo, tak, żeby naprawdę nie było takiego skręcania naszych linii. Okay? Kąt podłożenia szablonu i jego zaciśnięcie. Manewrowanie kątem podłożenia szablonu, czy też jego zaciśnięcie, będzie uzależnione od punktu pierwszego, czyli nacięć. Więc pamiętaj proszę o tym, aby wcześniej podciąć odpowiednio szablon. Sam zaś kąt podłożenia szablonu zobaczysz, patrząc na palec od boku. I od niego będzie uzależnione to, czy grzbiet budowanego paznokcia będzie delikatnie opadał w dół, czy będzie równoległy do osi palca. Uwaga! Ułóż się palcem możliwie jak najbardziej równo, aby uniknąć ustawienia palca przypominającego zwisającą trąbę słonia. Rękę klienta bierzecie w swoje ręce, czyli nie prosicie go wykonać cokolwiek, bo on wykona zawsze Wam źle. To jest standard. 90% klientów robią to źle. Więc Wy bierzecie, żeby się Wy nie denerwowali, żeby klient też nie czuł jakiejś, nie wiem, jakiejś presji, tak? Stresu, że tu przychodzi tutaj jakąś gimnastykę, go prosicie wykonywać. Więc Wy bierzecie rękę klienta w swoje dłonie, pochylacie na 90 stopni, naciskając na te stawy, paluszek się idealnie Wam wyrównuje, więc Wy macie możliwość zobaczyć każdy palec i równolegle, typowo stoliku i zobaczyć, gdzie jest ten najwyższy punkt. To jest najbardziej przybliżone ułożenie palców co do poziomu prawdziwego, czyli tego, co jest, czyli stołu. Tak? Bierzemy, że stół jest u nas naszą linią poziomą, no bo wątpię, że Wy macie przychylony stół. Tak? Tylko bez przesady, przeprost też nie jest dobry.
Więc zobaczcie, widzicie, że ja trzymam paluszek, więc ja go wyprostowuję według tego, jakie mam, według poziomej linii, trzymając go na równo. Nie pozwalam klientowi napinać palca, bo przy napiętym palcu, jak widzicie, zawsze się zmieni. Przy napiętym palcu zawsze będzie Wam się wydawało, że najwyższym punktem jest wolny brzeg. Jeżeli Wy z tym się zasugerujecie, to potem jak przedłużycie paznokieć, wypiłujecie i klient na przykład wyjdzie, się wyluzuje, to zrozumie, że paznokieć mu leci w dół, bardzo mocno leci w dół. Jeśli masz już dobrze ułożony palec, to możesz przyjrzeć się swojej płytce paznokciowej. Czy jej grzbiet układa się w delikatny łuk, czy może leci jak wyskocznia do góry, a może jest bardzo wypukły i rośnie całkowicie w dół. Podłużenie szablonu w stosunku do rodzaju płytki paznokciowej także będzie miało ogromne znaczenie na finalny wygląd paznokcia. Proszę, pamiętaj o tym. Kiedy szablon jest już prawidłowo docięty i ułożony, to wtedy możesz go finalnie zacisnąć pod palcem i opuszką. Odpowiednie produkty i akcesoria. Najważniejsze, aby używać szablonów, które są kompatybilne z techniką, jaką pracujesz, czyli nie są ani za miękkie, ani za sztywne. Przypominam, te bardzo miękkie delikatnie wsuwamy pod paznokieć, a nacięcia robimy jedynie wgłębnie. Przy szablonach sztywnych nacinamy i wgłębnie, i po bokach. Kolejna sprawa to nożyczki. Niestety często są zbyt masywne, więc jeśli czujesz dyskomfort podczas nacinania, to po prostu je zmień. Ważne jest także to, aby ostrza nożyczek były naprawdę ostre i czyste od kleju z form, ponieważ tępe lub ubrudzone albo i tępe i ubrudzone ostrza szarpią szablon podczas cięcia, a taki poszarpany szablon wystaje później poza granicę paznokcia, co jest niedopuszczalne. Ponieważ przy zdejmowaniu takiego szablonu powstają ubytki w budowie paznokcia w najważniejszej strefie stresu. Oprócz tych trzech rzeczy jest jeszcze całe mnóstwo innych ważnych aspektów, takich jak na przykład maksymalne skrócenie paznokcia naturalnego oraz, jeśli była wcześniej na nim jakaś masa, to usunięcie jej przynajmniej w 90%. Dlatego mimo wszystko będę zachęcała do porządnego podszkolenia się w kwestii podkładania szablonów, ponieważ to, o czym w tym materiale mówiłam, to zaledwie wierzchołek góry lodowej.